Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Szukasz. O, jak się zrymowało. Na strychu można... Nie czujesz, kiedy rymujesz. Na strychu można znaleźć bardzo wiele ciekawych rzeczy. Oczywiście. I patrz. I to jest taki karton z książkami. Pierwsza pozycja, jaką wyciągnę. Piękna sprawa. O. Dzienniczek świętej siostry Faustyny. Cudownie. To może położę. Może pożaru nie wzbudzi? Nie, myślę, może że... Tu gdzieś... A, może lepiej potrzymam, bo to nie wiadomo, co z ogniem. Ale zobacz, dzienniczek siostry Faustyny. Daj, ja ci przytrzymam. Dobra, super. To jest niesamowita lektura o miłosierdziu Bożym. Pan Jezus świętej siostrze Faustynie to objawił, ale sama siostra Faustyna, zobacz, prosta kobieta, później prosta siostra zakonna, a taka wielka łaska, ja tego zazdroszczę. Słuchaj, bo to nie jest tak, że jak nam się często wydaje, że Pan Jezus mówi poprzez wielkie cuda, wielkie dzieła. Pan Jezus wielokrotnie, nawet tak jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, mówi poprzez prostotę i mówi do prostych ludzi. Ale ta siostra Faustyna była posłuszna. Patrz, jaki fragment się otworzył, ciekawy. Bądź posłuszna we wszystkim kierownikowi swemu, jego słowo jest moją wolą. Utwierdź się w głębi duszy, iż ja mówię przez usta jego i życzę sobie, abyś z tą samą prostotą i szczerością odsłaniała mu stan swej duszy, jak czynisz przede mną. Czyli zobacz, że ona, siostra Faustyna, bez udawania, bez niczego, taka jaka była, taka się oddała Panu Jezusowi. No tak, bo nawet jeśli byś poczytał trochę więcej dzienniczka świętej siostry Faustyny, zresztą czynimy to, czytamy to tak codziennie w czasie koronki do Bożego Miłosierdzia, to można zauważyć, że niejednokrotnie była wystawiana na próbę, ale poprzez właśnie swoją prostotę, poprzez zaufanie, Jezu, ufam Tobie, pokorę, poprzez pokorę i posłuszeństwo, robiła wielkie rzeczy. A słyszałeś o tym, że to nie tylko siostrze Faustynie się Pan Jezus objawił tą prawdę o miłosierdziu, a jeszcze była siostra Leonia i siostra Ryszarda. Jak połączy się te trzy ich świadectwa o tym Bożym miłosierdziu, to wychodzi piękna sprawa. Piękna sprawa. Dlatego zachęcamy do tego, aby też i poznawać. A do czego dzisiaj zachęcimy naszych... Dzisiaj zachęcimy Was, kochani, do czegoś cudownego, a mianowicie do prostoty. Prostoty w modlitwie. Takie zadanie a la domowe. Znajdźcie 15 minut na adorację Pana Jezusa. Nie mówcie nic, tylko wpatrujcie się w oblicze Jezusa w białej hostii, a zobaczymy, co się stanie. Być może właśnie do nas dzisiaj Jezus prosto i konkretnie powie, co mamy czynić dalej w kolejnych dniach Adwentu, aby Go znaleźć. Zatem w naszym poszukiwaniu Pana Jezusa stajemy się dziś jak święta siostra Faustyna i z prostotą poznajemy zaufaniem, Pana Boga. Miłością. Idziemy adorować, a później szukać Idziemy Pana dalej, Jezusa. Bo tu strychy są bardzo duże. Trzymajcie się, z Bogiem. Z Bogiem.